Szanowni Państwo, otwieram 23. sesję Sejmiku Województwa Łódzkiego. Witam Państwa bardzo serdecznie, panów radnych, witam zarząd województwa z marszałkiem, witam zaproszonych gości, dyrektorów jednostek, departamentów, witam media, prasę, witam internautów. Szanowni Państwo, zgodnie z wysłanym zaproszeniem z porządkiem, który Państwo otrzymali w punkcie drugim, wybór komisji uchwał i wniosków, chciałbym poprosić klub Platformy Obywatelskiej o podanie kandydatury do komisji uchwał i wniosków. Pan Tomasz Piotrowski. Pani radna Iluna Rafalska zgodę wyraża. Dziękuję. W imieniu klubu Polskie Stronnictwo Ludowe pan Andrzej Kurczyński zgodę wyraża. Tak? Dziękuję bardzo. W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość. Pan Mariusz Rusiewski zgodę wyraża. Dziękuję. Tak? Proszę komisję o przystąpienie do pracy. Szanowni Państwo, protokół z poprzedniego posiedzenia Sejmiku, a więc 22. sesji został wyłożony przed obradami. Państwo mieli możliwość się z nim zapoznać. Był również w kancelarii Sejmiku. Pytanie, czy są jakieś uwagi co do treści tego protokołu? Nikt nie zgłasza. Dziękuję bardzo. Porządek obrad. Szanowni Państwo, chcemy rozszerzyć porządek obrad o trzy punkty. Mianowicie w punkcie 10.14, tu będę prosił Państwa już o uwagę, bo będziemy głosować nad zmianą porządku obrad. Tutaj w imieniu prezydium zgłaszam, aby w punkcie 10.14 wprowadzić punkt dotyczący przekazania skargi Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła w Łodzi na uchwałę Sejmiku z dnia 22 grudnia 2009 w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie, przekazanie skargi do sądu administracyjnego oraz udzielenie pełnomocnictwa procesowego. Czy ktoś, Państwo otrzymali projekt tej uchwały, czy ktoś w tym punkcie miałby jakieś pytania? Jeśli nie, to prosiłbym bardzo o przegłosowanie o wprowadzenie do porządku obrad. Kto z Państwa jest za uzupełnieniem porządku obrad o ten punkt? Dziękuję bardzo i stwierdzam, że ten punkt do porządku obrad został wprowadzony jednogłośnie i propozycja, by w punkcie 11.7 wprowadzić punkt dotyczący przyjęcia rezygnacji członka Komisji Kontaktów z Zagranicą Współpracy Regionalnej, drugi 11.7. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu, to proszę nacisnąć przycisk, kto przeciwny, kto się wstrzymał. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad o ten punkt został uzupełniony jednogłośnie. I jeszcze 11.8, który dotyczy zmiany składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej. Również kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad? Proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. I stwierdzam, że porządek obrad został o ten punkt uzupełniony jednogłośnie, 23 głosy za. To proszę sprawdzić tutaj u pana przewodniczącego, ponieważ czy jakieś inne propozycje co do porządku obrad państwo radni zgłaszają? Nie ma zgłoszeń, przechodzimy do realizacji. W takim razie porządku, a punkt to będzie już piąty. Informacja marszałka województwa o działalności zarządu województwa łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach sejmiku w okresie między sesjami. Państwo również ten materiał otrzymali elektronicznie. Czy są pytania, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos, do tego materiału się ustosunkować? Nie ma takiej potrzeby, w związku z tym przechodzimy do punktu kolejnego,
To jest punkt szósty. Punkt szósty. Rynek pracy w województwie łódzkim w roku 2015. Państwo otrzymali również szczegółowy materiał w wersji elektronicznej i chcielibyśmy poprosić tak panią dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, panią Ewę Fijałkowską, o ewentualne uzupełnienie tego materiału, pani dyrektor, bądź zaakcentowanie tych rzeczy ważniejszych. Mówię dlatego, że mamy dzisiaj jeszcze drugą sesję, chcielibyśmy czasowo się zmieścić. A oczywiście, jeżeli będą pytania państwa radnych, to pani na pewno tą informację nam przekaże. A ponieważ dostali wszyscy materiał taki obszerny, to myślę, że te takie szczegółowe informacje nie ma potrzeby przekazywać. Bardzo proszę. Na rynku pracy. Jak państwo zapewne wiecie, rynek pracy wyrażany w liczbach dotyczących przede wszystkim bezrobocia rejestrowanego zdecydowanie się poprawia. W naszym województwie przy bardzo wysokim poziomie wskaźnika zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym jednocześnie spada liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy, co przekłada się na spadek stopy bezrobocia. Według stanu na koniec ubiegłego roku stopa bezrobocia wynosiła 10,3% przy zarejestrowanych 109,5 tysiąca osób bezrobotnych. To oznacza, że liczba bezrobotnych zmniejszyła się w ciągu roku o 16,5 tysiąca, a stopa bezrobocia spadła o 1,5 punktu procentowego, co jest bardzo istotną zmianą. Do takich charakterystycznych cech bezrobocia w naszym województwie od lat należy wysoki udział osób po 50 roku życia i osób długotrwale bezrobotnych, który jest nieco wyższy niż średnia w kraju, a także niski udział osób do 25 roku życia, absolwentów szkół, czyli osób zarejestrowanych w ciągu 12 miesięcy od daty ukończenia szkoły. Niski jest również poziom bezrobocia osób zamieszkujących na wsi, sporo niższy niż średnia krajowa. Kolejny slajd, ja rozumiem, że państwo widzieli ten materiał, jak i również te bardziej szczegółowe opisy i wyjaśnienia aktualnej sytuacji. Kolejne slajdy pokazują nam udział wybranych kategorii wśród osób zarejestrowanych w całej tej populacji osób bezrobotnych. I myślę, że tutaj, tak jak pan przewodniczący prosił, nie będę rozwijała tematu. Z rzeczy, które są istotne i charakterystyczne, myślę, że należałoby się skupić na nowych działaniach podejmowanych przez urzędy pracy, w tym działaniach koordynowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy. Należą do nich między innymi Krajowy Fundusz Szkoleniowy, a także możliwość zlecania aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, ponieważ osoby długotrwale bezrobotne, czyli zarejestrowane więcej niż 12 miesięcy w urzędach pracy, stanowią w naszym województwie dość wysoki odsetek, bo średnio tam prawie 60%, natomiast są takie powiaty, gdzie ponad 61-62% wśród ogółu zarejestrowanych to osoby, które są zarejestrowane dłużej niż 12 miesięcy. Uznajemy, że możliwość zlecania aktywizacji takich osób do podmiotów zewnętrznych no jest szansą, z której należy skorzystać. I w naszym województwie w ubiegłym roku podpisaliśmy pierwszą umowę na aktywizację 1500 osób bezrobotnych z czterech powiatów. Wtedy to była Łódź, Pabianice, Zgierz i Radomsko. W 2016 roku powtórzymy takie działanie dla z kolei 1300 osób. Mamy nadzieję, że do końca marca rozstrzygniemy przetarg o wartości 13 milionów złotych na te 1300 osób i teraz będą to osoby bezrobotne ponownie z Łodzi, ale także z Sieradza, Piotrkowa i Kutna, czyli powiatów, gdzie z jednej strony jest relatywnie wysoka stopa bezrobocia, z drugiej
Liczba osób bezrobotnych gwarantuje dotrzymanie warunków ustawowych, które mówią, że z jednego powiatowego urzędu pracy musi być do tych działań aktywizacyjnych zlecana aktywizacja co najmniej 200 osób z trzecim profilem, czyli tych najbardziej oddalonych od rynku pracy. Jeżeli chodzi o Krajowy Fundusz Szkoleniowy, to taka możliwość kształcenia ustawicznego dla pracowników i pracodawców. Przez pierwsze 2 lata jego realizacji mieliśmy priorytet w aktywizacji osób po 45 roku życia. W roku 2016 już ten warunek został zniesiony. W kolejnych latach kwota środków dostępnych, to znaczy w 15 i 16 jest podobna. Otrzymujemy około 11,5 miliona złotych na te działania. Pracodawcy, którzy chcą podnosić kwalifikacje swoje lub swoich pracowników, mogą otrzymać do 3 przeciętnych wynagrodzeń na podniesienie kwalifikacji osoby kierowanej na szkolenie. Bardzo istotną częścią działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy jest udział w realizacji programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jak Państwo wiecie, w ramach programu Kapitał Ludzki w naszym województwie zaktywizowaliśmy w ramach tych 2 osi, za które Wojewódzki Urząd Pracy odpowiada, ponad 155 tysięcy osób. Ponad 21 tysięcy osób otrzymało w ramach tych programów dotacje bezzwrotne na podjęcie działalności. Natomiast w ubiegłym roku rozpoczęliśmy również wdrażanie regionalnego programu operacyjnego oraz programu Wiedza, Edukacja, Rozwój, w ramach którego również są prowadzone działania tak w ramach konkursów dla podmiotów, które aktywizują osoby do 29 roku życia, jak i powiatowe urzędy pracy. W ubiegłym roku około 700 osób już skorzystało z tych projektów w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój. Natomiast w ramach regionalnego programu operacyjnego również poprzez powiatowe urzędy pracy, ale nie tylko, w 8 osi zatrudnienie podjęliśmy się aktywizacji osób, które są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. To, że te działania są prowadzone skutecznie, potwierdza fakt, że do połowy kwietnia przekazaliśmy już do certyfikacji ponad 35 milionów złotych w ramach osi 8, czyli jest to jakby dowód na to, że działania zostały podjęte, zrealizowane, a Wojewódzki Urząd Pracy pozytywnie zweryfikował wnioski o płatność instytucji, które realizują działania w tych programach operacyjnych. Innym jeszcze jakimś elementem informacji o sytuacji na rynku pracy jest kwestia ofert pracy, które wpływają do urzędów pracy i nie tylko, i są również badane przez Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy. W 2015 roku do urzędów pracy wpłynęło ponad 85 tysięcy ofert pracy i to jest istotny wzrost w stosunku do tego, co było rok wcześniej, bo prawie o 20 tysięcy ofert więcej wpłynęło. Świadczy to o pozytywnych zmianach na rynku pracy. Jeżeli chodzi o badania wykonywane przez nasze obserwatorium, które też dają jakąś informację o tym, co się na rynku dzieje, to wśród takich powtarzalnych badań mamy badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Deficytowych, czyli takich, w których jest więcej ofert niż osób poszukujących pracy, a nadwyżkowe takie, gdzie oczywiście jest więcej osób poszukujących pracy niż możliwości ich zatrudnienia. Do zawodów najbardziej poszukiwanych należą specjaliści z branży informatycznej, specjaliści finansowych, a także zawody z dziedzin sprzedaży i usług, i tradycyjnie w różnych badaniach ofert, na przykład internetowych czy prasowych, prym wiodą poszukiwani przedstawiciele handlowi. W zawodach nadwyżkowych, czyli takich, gdzie jest więcej osób oferujących umiejętności niż ofert pracy, mamy wykształcenie ekonomiczne, nauczyciel nauczania początkowego, pedagog, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących. Podsumowując, możemy powiedzieć, że w ubiegłym roku urzędy pracy naszego województwa dysponowały kwotą ponad 258 milionów złotych.
W tym roku, w tej chwili, na ten moment to jest ponad 293 miliony złotych. Bo oprócz normalnych środków Funduszu Pracy na aktywizację, środków w ramach programów europejskich, rezerwy ministra, w tym roku otrzymaliśmy ponad 30 milionów złotych na aktywizację osób do 30 roku życia. Nowa forma wsparcia, która pozwala pracodawcom zatrudnić człowieka skierowanego z Urzędu Pracy pod warunkiem, że jest to osoba do 30 roku życia. Przez 2 lata pracodawca może mieć zwracane wynagrodzenie lub co drugi miesiąc lub przez rok co miesiąc, pod warunkiem, że tę osobę dalej będzie u siebie przez okres równy okresowi refundacji zatrudniał. Jak powiedziałam, do końca 2015 roku 135 tysięcy osób zostało zaktywizowanych jeszcze w ramach programu Kapitał Ludzki. 21 tysięcy otrzymało bezzwrotne wsparcie. W ramach RPO 630 osób objęto wsparciem spośród osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Aż poszło za szybko. Nie wiem, czy mają Państwo jakieś pytania, czy bo takim skrótem idąc, to ja tu nie widzę ciągłości. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Pani Dyrektor za treściwe wystąpienie i pytanie do Państwa radnych. Czy mają Państwo pytania, chcieliby się Państwo jeszcze czegoś dowiedzieć, czy czymś podzielić? Wszystko jest jasne. Dziękuję Pani Dyrektor za wystąpienie. I w związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu, który jest również informacją na temat pomocy udzielonej spółkom wodnym. Ten temat również Państwu jest dobrze znany, bowiem wielokrotnie przy uchwale budżetowej dyskutowaliśmy również na temat wsparcia finansowego dla spółek wodnych, a więc były tam uzasadnienia dość szczegółowe i informacje w ogóle o działalności spółek, także ten temat jest bardzo często na sesji dyskutowany, ale dzisiaj mamy też do dyspozycji pana dyrektora Andrzeja Woźniaka, który ma informację, Państwu też tą informację przekazał i pytanie jest, czy chcecie tą informację, by ona została poszerzona jeszcze przez departament, uzupełniona, nie ma takiej potrzeby, mam takie tutaj sygnały z sali, tak? Jeżeli ktoś z Państwa chciałby tą informację jeszcze poszerzyć, wiedzę tej informacji, to proszę o sygnał. Nie ma takiej potrzeby, dziękuję bardzo, więc oczywiście sejmik przyjmuje tą informację raz, że odnośnie rynku pracy i teraz tą informację o pomocy finansowej też sejmik przyjmuje bez uwag. Sprawozdanie z wykonania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich planu zimowego, to jest punkt 8. Państwo również otrzymali ten materiał, zresztą był on omawiany też na Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki. Jest do naszej dyspozycji pan dyrektor, już gotowy pan dyrektor Mirosław Szychowski. Pytanie do Państwa radnych, czy tą informację, którą Państwo otrzymali, to ma pan dyrektor uzupełnić jeszcze, czy przejdziemy do zadawania pytań? Przejdziemy do zadawania pytań. I proszę o pytania. Pytań nie ma, wszystko jest jasne. Pewnie pan dyrektor zaoszczędził trochę na zimowym utrzymaniu, które te środki będą przeznaczone, mamy nadzieję, na remonty kolejnych dróg wojewódzkich. Dziękujemy bardzo za informację złożoną. Przejdziemy teraz do punktu 9. Kolejna informacja o stanie realizacji programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, które są wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015 oraz programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi, które są również wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego. Państwo ten materiał otrzymali jak co roku, podobne zakresy tematyczne. Został on również omówiony na trzech komisjach, a więc Komisji Ochrony Zdrowia, Komisji Nauki, Kultury i Sportu, Komisji Kontaktu Współpracy z Zagranicą, a więc na trzech komisjach, to znaczy jest z tego wniosek, że wszyscy radni w tej dyskusji na temat tego programu, tej informacji uczestniczyli, bo każdy z radnych jest przynajmniej w 2-3 komisjach. Pytanie jest, czy jest potrzeba, by ten materiał uzupełnić przez panią Patrycję Wojtaszczyk, która jest kierownikiem referatu do spraw współpracy z organizacjami. Czy Państwo taką potrzebę
potrzeby mają. Oczywiście ten materiał rozumiem, że będzie też zamieszczony na stronie internetowej, w związku z tym dla mieszkańców regionu, co jest istotne, będzie oczywiście ogólnodostępny, każdy się będzie mógł z tą informacją zapoznać. Są pytania co do tej informacji od Państwa radnych? Nie ma pytań, możemy przejść. W takim razie dziękuję bardzo Panie Kierownik. Możemy przejść do kolejnego punktu 10, a są to już podjęcia uchwał w sprawach, dlatego też prosiłbym Państwa radnych o obecność, bo będziemy głosować. Pierwsza propozycja to punkt 10.1. To projekt uchwały, który dotyczy odmowy zmiany bądź uchylenia uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie. Ten projekt uchwały pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych w tym punkcie chce zabrać głos? Nie ma zgłoszeń, przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały zawartej w druku 10.1? Dziękuję. Kto przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała zawarta w druku 10.1 została podjęta jednogłośnie. I 10.2 to projekt uchwały, który dotyczy wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału województwa łódzkiego w nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Sienkiewicza 16A. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Regionalnego Gospodarki i Transportu oraz Komisję Budżetu i Finansów. Czy w tym punkcie są Państwo radni chętni do zadania pytań, zabrania głosu? Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo i stwierdzam, że uchwała zawarta w druku 10.2 została podjęta jednogłośnie przy 25 głosach za. 10.3 to projekt uchwały, który dotyczy pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej oraz zaopiniowania projektu rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych. Dotyczy to drogi wojewódzkiej w Sieradzu. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Rozwoju Regionalnego Gospodarki Transportu i Komunikacji. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, zadać pytanie? Jest taka możliwość. Nie ma zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję i stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 24 głosach za. Panie Dyrektorze Kancelarii, prosiłbym bardzo o sprawdzenie na liście obecności, ile jest podpisów, ile jest radnych, bo 24 radnych głosuje, myślę, że trochę za mało. I jest właśnie pytanie, by sprawdzić urządzenie elektroniczne pana radnego Piotra Borsa, bo nie wiem, czy pan Piotr Bors... A, rozumiem, to się zgadza. I pan Król też nie brał udziału? No, nie widzę, widzę, ja widzę, tak, tak? Dobrze. I kto jeszcze nie brał udziału? I pani Zimniewicz nie brała udziału w głosowaniu? Dobra, zgadza się. Ale i tak mimo wszystko jest 27 osób, a na liście mamy? Dobrze, zgadza się. Dziękuję bardzo. Dziesięć cztery to projekt uchwały, który dotyczy rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w roku 2016 dotacji z budżetu województwa łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytku województwa łódzkiego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Nauki, Kultury i Sportu. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, zadać pytanie? Nie ma zgłoszeń, przystępujemy do głosowania. Kto w punkcie 10.4 jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał od głosowania?
Dziękuję. I stwierdzam, że uchwała zawarta w druku 10.4 została podjęta jednogłośnie przy 26 głosach za. 10.5 to projekt uchwały, który dotyczy nadania odznaki honorowej za zasługi dla województwa łódzkiego. Projekt uchwały jest decyzją komisji do spraw odznaki. I pytanie, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie ma zgłoszeń, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję i stwierdzam, że uchwała zawarta 10.5 przyjęta została jednogłośnie przy 24 głosach za. Trzy osoby nie głosowały. Proszę. No, tak. Przyznałem. Panie Przewodniczący, bo jeżeli chodzi o odznakę honorową, ten projekt uchwały nie zawierał kandydatury. Nie wiem, czy Pan Przewodniczący jakby zgłosił tą autopoprawkę dotyczącą, kto otrzymuje tą odznakę honorową. Bo na tą chwilę wydaje mi się, że przegłosowaliśmy pustą. Nie, ja mam wpisane, uchwałę. Ale dobrze, bo ja myślałem, że państwo macie w tym projekcie uchwały nazwę, tak? Nie. Projekt uchwały nie zawiera żadnej kandydatury. Dobra, to dotyczy Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi. Ale myśmy tą uchwałę już przegłosowali. No tak. No, ale ja się pytałem, czy ktoś z Państwa ma pytania, chce zabrać głos. No i nikt się nie pytał, nikt nie miał wątpliwości, więc poddałem pod głosowanie. A teraz pan pyta, czego dotyczy treść uchwały. Nie, ale chodzi mi, czy formalnie zostało zgodne z procedurą, bo projekt uchwały, który wszyscy radni otrzymali, nie zawierał żadnego wpisu w treść uchwały odnośnie komu ta odznaka jest przyznana. Nie słyszałem, może się zagapiłem, nie usłyszałem, jak pan przewodniczący powiedział, że autopoprawką jest wprowadzane zresztą wybrana przez komisję kandydatura. To nie twierdzę, że to jest jakiś błąd, tylko twierdzę, że ja nie słyszałem przynajmniej. No rozumiem, tak. No, dlatego uzupełniam tą informację teraz, no, bo ja myślałem, że państwo znacie treść uchwały, dlatego poddałem ją pod głosowanie, ale wówczas pytałem, czy ktoś chce zabrać głos, ma pytanie, bo jeżeli państwo nie mieliście tej uchwały pełnej, no to rozumiem, że wtedy byście zapytali, ale ponieważ nie było pytań, no to poddałem pod głosowanie. No a teraz uzupełniam, no to nie wiem, czy... Tak. Gdybyśmy, panie przewodniczący, może wniosek o reasumpcję Dobrze. Jest taka zgoda, tak? Więc szanowni państwo, uchwała sejmiku z dnia dzisiejszego w sprawie nadania odznaki honorowej za zasługi dla województwa łódzkiego. Na podstawie, czy podstawa prawna występuje, w uznaniu zasług na rzecz rozwoju województwa łódzkiego nadaje się odznakę honorową za zasługi dla województwa łódzkiego. Dla organizacji pozarządowej, Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi. Tam oczywiście państwo mają tą charakterystykę, tak rozumiem, bo tam chodzi o uzasadnienie 70-lecie działalności. I po drugie, wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu sejmiku i marszałkowi województwa łódzkiego i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I jeszcze zapytam dla formalności, czy są pytania? I są pytania? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały zawarty w druku 10.5 odnośnie odznaki za zasługi dla województwa łódzkiego. Kto? No dobrze, no to jest na tablicy, ale my głosujemy 10.5. Jest to zarejestrowane. 10.5, tak. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, dziękuję i stwierdzam, że uchwała 10.5 została podjęta jednogłośnie przy 26 głosach za. 26. Dziękuję i 10.6.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Sejmiku w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku do Rad Społecznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Dobrze, no więc 10.6 dotyczy wyboru przedstawicieli Sejmiku do Rad Społecznych Zakładu Opieki Zdrowotnej. I tutaj uzasadnienie. 30 maja 2016 upływa 4-letnia kadencja Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, w skład której wchodzi 6 przedstawicieli Sejmiku. Jest to ostatnia rada z tej serii nowo powoływanych rad. Ale Państwo znają to uzasadnienie, myślę, więc. Są pytania? Nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. To jest uchwała tak zwana czyszcząca, dotycząca zmiany uchwały, a za chwilę będzie ta uchwała personalna. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały 10.6? Dziękuję. Kto przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. I stwierdzam, że uchwała zawarta w druku 10.6. Została podjęta jednogłośnie przy 25 głosach za. To projekt uchwały, który dotyczy wyboru przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc. I tutaj mamy już skład Rady Społecznej, tej proponowanej przez Sejmik. Państwo ten skład mają, rozumiem, tak? W tym projekcie uchwały, czy odczytać? To odczytam. Kandydaci Sejmiku do Rady Społecznej tego szpitala: Anna Rabiega, Mariusz Strzępek, Bogumił Kazulak, Wiesław Stasiak, Marek Wojciech Michalik, Przemysław Łuczak. Przemysław Łuczak. Zgłoszony przez pana radnego Piotra Borsa. Kandydaci zostali zaopiniowani na Komisji Ochrony Zdrowia, wyrazili również zgodę. Są pytania co do tej uchwały? Nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję i stwierdzam, że uchwała w druku 10.7 została podjęta jednogłośnie przy 21 głosach za. A tutaj teraz już 6 osób nie głosowało, nie brało udziału w głosowaniu. I 10.8 to projekt uchwały, który dotyczy wyboru przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej Szpitala imienia Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, a tutaj dotyczy zamiany osoby na osobę. Państwo to mają w miejsce pani Agnieszki Zakrzewskiej, pani Ewa Słapa. Czy są pytania co do tej uchwały, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie ma zgłoszeń, a więc przystępujemy do głosowania. 10.8. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję i stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 22 głosach za. Ja tak chciałem zapytać, czy pan Piotr Spychalski, pan Mariusz Rusiecki to nie głosował? Czy głosuje, czy nie głosuje? Tak? No bo właśnie tu już od trzeciego głosowania nie ma informacji właśnie, to nie wiem, czy pan świadomie, pan głosuje, to też trzeba byłoby sprawdzić. Tak, pan Mariusz Rusiecki, pani Iwony Kopelskiej to nie ma, pana Spychalskiego też nie ma, tak? Nie ma. Pan Bogajski, no to jeżeli pan głosuje, to trzeba było sprawdzić, bo tu już trzecie głosowanie.
ja, no nie, no to ja wiem, ja przecież pytam, że rozpoczynamy głosowanie, ale w każdym bądź razie, no to wyjaśnimy, że pan mówi, że głosuje, a tutaj nie ma potwierdzenia na pulpicie. Ale do protokołu zapisujemy, że pan Mariusz Rusiecki głosował za, tak? No, 10-8. Dobrze, 10-8. Teraz przechodzimy do 10-9. Projekt uchwały, który dotyczy zmiany uchwały Sejmiku 26 maja 2015 w sprawie zakresów i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa łódzkiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze, a także informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów i pytanie do państwa radnych, kto chciałby zabrać głos, zadać pytanie. I zgłasza się pan Piotr Adamczyk, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, chciałbym się dowiedzieć, czy wartość merytoryczna tej uchwały jest wymuszona tylko i wyłącznie poprzez zmiany przepisów ustawowych bądź rozporządzeń ministra, czy też w jakimkolwiek zakresie dokonano jeszcze jakichś innych poza tymi aktami, o których wspominałem, jeszcze zmian w tych sprawozdaniach. Czy są jeszcze inne pytania co do tego punktu? Nie ma. W takim razie pytanie, kto i czy pani Skarbnik? Bardzo proszę, pani Skarbnik. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, te zmiany wymuszone są tylko i wyłącznie zmianami w przepisach. Nie dokonujemy żadnych innych zmian. Arkusze pozostają w tym samym kształcie, co było wcześniej uchwalone przez państwo. Dziękuję. I przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały zawartej w druku 10.9? Kto przeciwnie, kto się wstrzymał? Dziękuję i stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 22 głosach za. Dziękuję. Punkt 10.10 to projekt uchwały, który dotyczy zmian budżetu i w budżecie województwa na rok 2016 w zakresie zadań własnych oraz zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016. Tenże projekt uchwały pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Komisję Gospodarki, Komisję Zdrowia, a także Komisję Nauki. Czy ktoś z państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Jeśli nie ma zgłoszeń, to przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, kto jest za? Kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała zawarta w druku 10.10 została podjęta jednogłośnie przy 21 głosach za. I również nie wszyscy głosowali, nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, ale pani marszałek Skrzydlewska też nie jest tu oznaczona na głosowaniu. Pan Piotr Bors nie głosował. Świadomie. No dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Podjęta jednogłośnie. 10-11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2017-2013, zadań realizowanych w ramach RPO 2014-2020. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów, a także Komisję Gospodarki. Czy są chętni do zabrania głosu w tym punkcie?
Nie ma zgłoszeń, przystępujemy do głosowania. Druk 1011. Kto z Państwa za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 23 głosach za. 4 osoby nie głosowały. 10. 12. 10-12 to punkt dotyczący zmian budżetu województwa łódzkiego na 2016 w zakresie zadań realizowanych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 27213. Projekt zaopiniowany przez Komisję Gospodarki. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały 10-12? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo i stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 23 głosach za. 10-13 to projekt uchwały, który zmienia uchwałę Sejmiku z 15 grudnia 2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Sejmiku z 22 marca 2016 oraz 26 kwietnia 2016. Projekt pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i pytanie tradycyjne, kto z Państwa chciałby zabrać w tym punkcie głos? Jeśli nie ma zgłoszeń, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję i stwierdzam, że uchwała zawarta w druku 10-13 została podjęta przy 17 głosach za, 8 głosach przeciwnych. Dziękuję. 10-14 to projekt uchwały, który dotyczy przekazania skargi Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła w Łodzi na uchwałę Sejmiku z 22 grudnia 2009 w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie do sądu administracyjnego oraz udzielenie pełnomocnictwa procesowego. Ten projekt uchwały pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa. Kto chciałby zabrać głos w tym punkcie, zapytać? Dziękuję bardzo. Nie ma, to przystępujemy wobec tego do głosowania. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję i stwierdzam, że uchwała zawarta w druku 10-14 została podjęta jednogłośnie przy 23 głosach za i jednym głosie wstrzymującym. I 10-15 to projekt uchwały, który dotyczy przyjęcia rezygnacji członka Komisji Ochrony Zdrowia i projekt pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ochrony Zdrowia. Czy są pytania? To jest punkt 10-11, tak? A, tu, 10, dobrze, dobrze, dobrze. Jeżeli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. To jest punkt oczywiście 10-11 według porządku obrad, tak. Przystępujemy do głosowania. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję i stwierdzam, że uchwała zawarta w druku 10-11 została podjęta jednogłośnie przy 23 głosach za. I 10-12, 10... No nie, bo teraz... A teraz 11-2. Tak, tylko pan musi do przodu przerzucić, bo już jest. Dobrze, 11-2 teraz jest.
Punkt 11.2 to jest rezygnacja z członka komisji rewizyjnej. I też pytanie, czy ktoś chciałby tu wyjaśnienie uzyskać, zadać pytanie? Nie. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały 11.2? Dziękuję. Kto się wstrzymał, ktoś, kto przeciw? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała 11.2 została podjęta jednogłośnie przy 20 głosach za. I 11.3 to projekt uchwały, który dotyczy rezygnacji członka Komisji Kontaktów za granicą. Również zaopiniowany pozytywnie przez komisję. Kto z Państwa w tym punkcie chciałby zadać pytanie, zabrać głos? Nie ma zgłoszeń. Głosujemy 11.3. Dziękuję bardzo. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję i stwierdzam, że 11.3 druk zawiera uchwałę, która została podjęta jednogłośnie, 22 głosy za. 11.4 to projekt uchwały, który zmienia uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów. Pytanie, czy ktoś z Państwa w tym punkcie chciałby zabrać głos? Zgłoszeń nie ma. Przystępujemy do głosowania w punkcie 11.4. Kto z Państwa za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Nie podjęta. Nie głosował pan radny Piotrowski, pan Bugajski, pan Witczak, pan Baryła, pan Rusiecki, pan Adamczyk, pan Grabek, pan marszałek. Jeżeli usłyszę wniosek o reasumpcję, to tak? Nie, no ale przy 16 głosujących? Panie mecenasie? Nie. A no, 11 nie głosowało, kworum było. Dobra, wniosek o reasumpcję, bo ponieważ niektórzy z Państwa chcieli zagłosować, a z różnych przyczyn nie głosowali, w związku z tym wniosek o reasumpcję, głosujemy nad projektem uchwały zawartej w druku 11.4. 11.4. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję i stwierdzam, że uchwała zawarta w druku 11.4 została podjęta jednogłośnie przy 25 głosach za. 11.5 to projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego i tenże projekt uchwały również pozytywnie zaopiniowany przez tą komisję. Ktoś z Państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie ma zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo i stwierdzam, że uchwała zawarta w druku 11.5 została podjęta przy 26 głosach za. I 11.6 to projekt uchwały, który dotyczy składu osobowego Komisji Kontaktu za granicą i współpracy regionalnej. Również pytanie, czy ktoś chciałby zabrać głos? Jeżeli nie ma zgłoszeń, a nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za 11.6? 11.6, tak, skład osobowy Komisji Kontaktów za granicą. Dziękuję bardzo i stwierdzam, że druk 11.6 przyjęta uchwała jednogłośnie przy 24 głosach za. 11.7 to projekt uchwały, który dotyczy rezygnacji członka Komisji Kontaktów za granicą i projekt pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kontaktu Współpracy Zagranicznej. Pytanie, kto chciałby zabrać głos? Nie ma zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? 11.7. Rezygnacja z członka Komisji Kontaktu za granicą. Kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję i stwierdzam, że uchwała zawarta w druku 11.7 podjęta jednogłośnie przy 24 głosach za. I 11.8 to zmiana składu osobowego w Komisji Statutowej. Projekt uchwały zaopiniowany. Zaopiniowany pozytywnie.
Czy są pytania? I kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały 11.8? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w tej chwili zakończyliśmy punkt 11.9. Ogłaszam 20-minutową przerwę do godziny 11.30. Wyniki? A tak. Została podjęta jednogłośnie 26 głosów za. 26 głosów za. Szanowni Państwo, o 11.30 spotykamy się ponownie na sali. Proszę Państwa radnych o zajęcie miejsc. Jesteśmy w punkcie 12 w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie stosowania się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Informuję, że projekt stanowiska został omówiony, zaopiniowany pozytywnie na komisji rewizyjnej. Panie radny, no więc informuję, że przewodniczącego jest prawo kierowania stanowiska i uchwał, projektu uchwał do zaopiniowania przez poszczególne komisje i został skierowany do komisji rewizyjnej, chociażby z tego względu, że na dzisiejszej sesji również podejmowaliśmy uchwałę, która jest wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, jeśli chodzi o niezgodność ustawy sejmowej Prawo łowieckie z konstytucją, dlatego też uznałem, że najwłaściwszą komisją będzie komisja rewizyjna i tam został skierowany, nic nie wiem o opinii komisji statutowej, ale to też nie ma znaczenia, opinie są wyrażone, natomiast sejmik będzie podejmował każdą uchwałę, każde stanowisko, każdy apel i to jest wtedy moc wiążąca sejmiku. To jest tak, ale ja tutaj mam już zgłoszenia, widzę wcześniej, chociaż jeszcze nie ogłosiłem, że rozpoczynamy dyskusję i zgłosił się pierwszy pan Tomasz Piotrowski, jeżeli pan radny będzie cierpliwy i formalnej, to oczywiście, tak, czy w kwestii formalnej? Tak, proszę bardzo. Momencik, uruchomię mikrofon. Powiem, że temat jest na tyle szokujący, że postaram się bardzo spokojnie o nim powiedzieć, ale podczas przerwy dostałem informację, że jeden z dyrektorów, dokładnie pan dyrektor Szydło, znajduje się obecnie u lekarza, a ta obecność u lekarza została spowodowana jedną z komisji, właśnie komisją statutową sejmiku, podczas której, mówiąc kolokwialnie, dostał drzwiami w głowę. Wiem, że w sejmiku mamy kamery, więc ja bym poprosił o natychmiastowe wyjaśnienie tej sytuacji, zobaczenie kamer monitoringu. Jeżeli ktoś to zrobił specjalnie z premedytacją, to prosiłbym o wyciągnięcie wszelkich konsekwencji. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy w ten sposób taką dyskusję ze sobą prowadzili. Także nie wiem, czy w formie konwentu seniorów, czy w jakiejś innej, ale prosiłbym o natychmiastowe wyjaśnienie tej sytuacji podczas komisji statutowej. Panie przewodniczący, pytałem, czy jest to wniosek formalny. Pan oczywiście przedstawił tutaj problem, ale nie zakończył go wnioskiem formalnym, bo była to prośba o zwołanie konwentu. Czy jest to wniosek formalny o zwołanie konwentu, czy to jest tylko prośba i apel? Do uzgodnienia z panem przewodniczącym mogę złożyć wniosek formalny o zwołanie Konwentu Seniorów. W sprawie wyjaśnienia sytuacji, w której jeden z dyrektorów, no nie chcę nazywać tego, został pobity, no ale uderzony drzwiami, obecnie jest u lekarza. Myślę, że tego typu sytuacje powinniśmy wyjaśniać natychmiast. Dobrze, jest to wniosek formalny. Oczywiście zwołanie konwentu należy do mojej kompetencji, w każdej chwili mogę zwołać, ale ja ten wniosek poddam pod głosowanie, z tym, że informuję pana przewodniczącego, że wyjaśnienie tej sprawy zapewne nie nastąpi w dniu dzisiejszym, ponieważ nie jest to w tej chwili możliwe, żebyśmy my sprawdzili cały monitoring, ale oczywiście decyzja konwentu.
Dobrze, proszę pani, nie, to jest, konwent będzie trwał tylko 10 minut, także, no. Stwierdzam, że pan radny, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej spełnią premedytacją. Pytałem się, czy to jest wniosek formalny. Nadużył formuły wniosku formalnego, który jest zdefiniowany w paragrafie 28 ustęp 8 naszego regulaminu. I zwołanie konwentu nie jest wnioskiem formalnym. Takim jest przerwa na przykład. To jest pierwsza rzecz. Więc tutaj pan radny nadużywa. Po drugie, pan radny próbuje zastosować znaną rządom Platformy Obywatelskiej rodzaj prowokacji. Mianowicie potwierdzam, że doszło do niedopuszczalnego zachowania ze strony jednego z urzędników. Nie chcieliśmy tego podnosić, aczkolwiek na posiedzeniu klubu wskazywaliśmy o tym, że będziemy najprawdopodobniej w ogóle przeciwko temu wszystkiemu, co się dzieje w związku między innymi z tym zachowaniem, bo ten pan urzędnik próbował zakłócać posiedzenie i wpływać na posiedzenie Komisji Regulaminowo-Statutowej, a następnie atakował moją osobę. I nie jest tak, żebym, bo tutaj pan radny, rozumiem, jakoś sugerował coś kochone z jakieś jaja i tak dalej. Panie przewodniczący, zapewniam pana, że dobrze, takowe posiadam, natomiast nie chciałem robić temu człowiekowi krzywdy i pan wciągając go w to, bo to, co zostało przez niego uczynione, bardzo różnie mogłoby być oceniane i może w kategoriach różnych przepisów. Dlatego lepiej, żeby dla tego kogoś, żeby tej sprawy zbyt mocno nie nagłaśniać, ale dobrze, jak chcecie, dziękuję bardzo. Dziękuję to proszę bardzo. Dziękuję bardzo panie radny. Nie, nie ma ad vocem. Ponieważ rzeczywiście z obu stron wypowiedzi widać, że jest sytuacja gorąca i atmosfera jest podniosła. W związku z tym w celu wyjaśnienia tych kwestii zwołuję konwent i ogłaszam 10-minutową przerwę. Panie i panowie radni, zapraszam na salę, wznawiamy obrady. Szanowni Państwo, wznawiam obrady po przerwie. Informacja z posiedzenia konwentu, że zostanie przejrzany monitoring przez administrację budynku. Zbierze się komisja statutowo-regulaminowa z udziałem zainteresowanych stron i zostanie wtedy sprawa wyjaśniona, mam nadzieję. Przechodzimy do punktu merytorycznego, ale nie dotycząca sytuacji sprzed przerwy. Odnośnie punktu numer 12. Proszę bardzo. Kwestia co do sposobu prowadzenia dyskusji, panie przewodniczący, w związku z tą no, tak naderważką materią, chciałbym prosić, żeby jakby prowadzić tą dyskusję rozdzielnie, zgodnie z tym wskazaniem, który jest w paragrafie 28 statutu, czyli w pierwszej kolejności udzielić głosu referującemu projekt,
następnie przedstawicielom komisji, które opiniowały, następnie przedstawicielowi zarządu, następnie umożliwienie zadania pytań i następnie przedstawicielom klubów, no i ewentualnie dalsza dyskusja. Tak jest. Dobrze, dziękuję bardzo za podpowiedź. Pytanie do mecenasa, czy to dotyczy stanowiska, czy dotyczy uchwały? To co zacytował pan radny, czy dotyczy to przyjęcia stanowiska, czy uchwały budżetowej? Bardzo proszę. Tak, proszę. Proszę. Proszę bardzo, pan mecenas. Tak. Tutaj muszę się zgodzić, panie przewodniczący, z panem radnym, tylko że to nie jest paragraf 6, tylko paragraf 5 ustęp 3, który ma treść, że tryb przewidziany do podejmowania uchwał stosuje się odpowiednio do aktów, w tym, o których mowa w ustępie 2, w tym stanowisk. Tym samym paragraf 28 należy stosować również odpowiednio w stosunku do stanowisk. Dobrze, więc przyjmujemy zasadę, że prezentacja stanowiska w kolejności, tak? Panie mecenasie, proszę. Prezentacja stanowiska. Dalej. Tak. Tak. Powoli, powoli. Następnie komisja. Moment. Pani przewodnicząca, pani prowadziła komisję? Rewizyjną. Kto prowadził komisję? Pan Piotr Bors w drugiej kolejności, tak? Moment. Teraz? Przedstawiciel zarządu województwa. Tak. Dobrze, i proszę panów przewodniczących klubów o wytypowanie przedstawiciela, który będzie w tym punkcie prezentował. Tak? No może w trakcie, możecie w trakcie zastanowić. Panie i panowie radni, stanowisko i uzasadnienie autorstwa klubu Polskie Stronnictwo Ludowe i Platformy Obywatelskiej. Panie i panowie radni mają treść tego stanowiska i podkreślam jeszcze raz, że jest to stanowisko, nie projekt uchwały. Panie i panowie mają również tutaj uzasadnienie, jeżeli zachodzi potrzeba, abym przeczytał tekst tego stanowiska i uzasadnienia, mogę to uczynić, ale państwo wszyscy radni mają. Natomiast forma uzasadnienia. W pierwszej kadencji Sejmiku Województwa Łódzkiego w 1999 roku Sejmik Województwa Łódzkiego zaskarżył decyzję wojewody łódzkiego, który na podstawie decyzji czy rozporządzenia ministra zmniejszył dotacje województwu łódzkiemu na zadania z zakresu działalności organizacji pozarządowych w działaniach profilaktycznych przeciw alkoholizmowi, narkomanii. Wcześniej Sejmik przyjął uchwałę budżetową,
zapisując tą kwotę, którą miał zagwarantowaną, podpisał porozumienia, umowy z organizacjami pozarządowymi, a później wojewoda uchylił tą uchwałę, w związku z czym sejmik wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego, zaskarżając tą decyzję wojewody. Mówię to dlatego, ponieważ wielokrotnie się spotykamy z tym, że dlaczego sejmik zajmuje się sprawą wokół Trybunału Konstytucyjnego. Co ma do tego sejmik? Sejmik nie ma prawa, nie ma obowiązku, nie powinien tymi rzeczami się zajmować. Otóż uważaliśmy jako Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej, że tak, że reprezentujemy samorząd województwa łódzkiego, reprezentujemy naszych wyborców, reprezentujemy mieszkańców, wobec których podejmujemy uchwały. Na dzisiejszej sesji podjęliśmy dwie uchwały. Na dzisiejszej sesji. Tak, ale ja dwie uchwały, które co prawda oddalały skargę chyba tam mieszkańca w jednym przypadku, w drugim przypadku organizacji oddalającą, ale w uzasadnieniu tej skargi przywołana została uchwała sejmiku, która została podjęta na podstawie ustawy sejmowej Prawo łowieckie, które potem zostało zaskarżone i przez Trybunał Konstytucyjny uznane za niezgodne z konstytucją. I otóż, proszę Państwa, jest zasadne, że sejmik musi uwagę zwracać na przepisy, na których się upiera. Każda nasza uchwała zaczyna się od przywołania przepisów, między innymi ustaw sejmowych. I jeżeli się okaże po czasie, że ta ustawa sejmowa została zaskarżona w Trybunale Konstytucyjnym i jest niezgodna z konstytucją, to tym samym nasza uchwała jest niezgodna z konstytucją, jest nieważna. Nie każdy obywatel może to śledzić, może o tym wiedzieć. Sejmik ma to przestrzegać. Dlatego proponujemy Wysokiemu Sejmikowi, by podjąć stanowisko, które mówi bardzo ogólnie, stosować się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Obywatel nie wie i nie musi się tym tak głęboko interesować, czy to orzeczenie jest opublikowane, czy nie jest opublikowane. Więc dlatego uznaliśmy, że powinniśmy podjąć stanowisko mówiące o tym, że będziemy stosować wszystkie orzeczenia opublikowane i nie opublikowane. Dlatego uzasadniam, dlaczego sejmik tą kwestią się zajmuje i też jako wnioskodawca przedstawiam Wysokiemu Sejmikowi projekt tego stanowiska wraz z uzasadnieniem, które skomentowałem. Dziękuję. W kolejności komisja rewizyjna, jeżeli można pana przewodniczącego Piotra Borsa poprosić o sprawozdanie z posiedzenia tej komisji. W związku z tym, że pan przewodniczący skierował projekt stanowiska do komisji rewizyjnej, komisja rewizyjna zebrała się na posiedzeniu i zaopiniowała powyższy projekt pozytywnie. Dziękuję bardzo. Ale na komisji statutowo-regulaminowej ten projekt nie był przedmiotem, o ile ja wiem, dyskusji ani opinii. Przewodniczącym jest pan Stanisław Witaszczyk, ale jest nieobecny i z tego co wiem, to pani wiceprzewodnicząca prowadziła komisję i jeżeli ja zatwierdzałem porządek obrad, takiego punktu w posiedzeniu tej komisji nie widziałem. Zresztą skierowałem do komisji rewizyjnej, uznając, jak Państwu jeszcze raz mówię, zasadność chociażby dlatego, że dzisiaj podejmowaliśmy uchwałę dotyczącą skargi właśnie na uchwałę w sprawie nieważności ustawy Prawo łowieckie niezgodnie z konstytucją. Więc uznałem, że to właśnie komisja rewizyjna, która dzisiaj się też zajmowała oddaleniem skargi, jest najwłaściwszym organem do zaopiniowania takiego stanowiska. Nic nie wiem o posiedzeniu komisji statutowej, a jeżeli, panie radny, a jeżeli mogę zapytać
O komisję statutową, to z całym szacunkiem dla pana radnego, dla pana mecenasa, pozwoli pan, że najpierw zapytam przewodniczącą komisji, dopiero członka komisji statutowej. Dlatego też poproszę panią wiceprzewodniczącą, panie, niech pan... Tak. Jestem ja, bo pani radna została od pani marszałek, zresztą to jest trochę dziwne, że marszałkowie, że członkowie zarządu uczestniczą w kwestiach komisji, ale do takiej zmiany doszło, ale doszło do odwołania na posiedzeniu dzisiejszej komisji. Zostałem powołany ja, bo pani radna wyszła w trakcie procedowania swojego odwołania. I komisja na tym posiedzeniu zajęła się... Ale dobrze. Dobrze. Panie radny, pan jest... Nie. Panie mecenasie, ale to kto, nie kto inny jak pan powinien przestrzegać porządku na tej sesji. Ja panu nie udzieliłem głosu, poprosiłem o wypowiedź wiceprzewodniczącą komisji, która formalnie jest nadal wiceprzewodniczącą, bo... Ale to pan tak mówi, ale nie, nie. Nie, to pan przeszkadza. To pan przeszkadza, bo pan zakłóca porządek i ja byłem tak cierpliwy, że kilkanaście minut panu udzielałem głos, chociaż nie udzieliłem, ale pozwoliłem, że pan wypowiedział. Proszę pana, będzie czas, kiedy panu udzielę głos i naprawdę może pan dwa razy występować, trzy razy, ale nie, na razie... Ale kto tą komisję powoła, proszę państwa? No, ale, proszę państwa, nie. Ale panowie, proszę, panie mecenasie, ja nie pozwolę na to, żeby pan na dzisiejszej sesji informował, że powstały jakieś nieformalne komisje, nieformalny ciała, o których sejmik, ani prezydium, ani konwent sejmiku nie wie. To jest coś, wie pan, niesamowitego. Komisja merytoryczna działa w składzie zatwierdzonym przez sejmik i to jest formalna komisja. I teraz proszę panią wiceprzewodniczącą tej komisji o informację, czy ten temat, panie i panie, ten temat był przedmiotem dyskusji. Bardzo proszę. Panie radny, niech pan usiądzie, bo znów się pan spoci. No kurczę, do jasnej cholery, przepraszam bardzo. No niech pan w końcu usiądzie i przestanie wszystkich wprowadzać w błąd. Jest nagranie. Był dyktafon, każdy z obecnych tutaj na sali, również mieszkańców naszego województwa, może sobie odsłuchać. Nie odwołał pan mnie z funkcji wiceprzewodniczącej tej komisji, ponieważ kiedy porządek obrad został wyczerpany, zamknęłam posiedzenie komisji i wyszłam. I taka jest prawda. A pan jest adwokatem i chyba nie powinien pan wprowadzać w błąd opinii publicznej, bo to już jest kuriozum, co pan teraz robi, naprawdę. Teraz dziękuję. Czy mogę, panie radny, przyjdzie moment, nie, ale, nie, tak, no więc dyscyplinuję pana, jeżeli pan o to prosi, tak, dyscyplinuję pana, że pan nie ma prawa zabierać głosu nie w tym miejscu. Będą wystąpienia radnych za chwilę, zresztą pan przywołał regulamin, na którym pan się powołał, że będą wystąpienia radnych, pan zostanie głos udzielony. Teraz ma przedstawiciel zarządu województwa, proszę pana, nie pan. Ogłaszam 5 minut przerwy i proszę o włączenie mikrofonów. Proszę państwa, wznawiamy. Proszę o zajęcie miejsc. I w kolejności, tak jak mówi regulamin, głos zabierze przedstawiciel zarządu województwa, pan marszałek Witold. Głos zabierze marszałek. A ja pana przywołuję, zgodnie z regulaminem, przywołuję pana do porządku. Głos komisja miała udzielony, przedstawiła komisja w kwestii formalnej. Panie przewodniczący.
Panie mecenasie, poproszę regulamin. Poproszę regulamin. Informuję, że raz pana radnego przywołałem do porządku. Proszę, zacytuję regulamin i po raz. Na podstawie regulaminu paragrafu 26 punkt 3 przewodniczący ma prawo przywołać radnego do porządku, jeżeli swoim zachowaniem zakłóca on porządek obrad i uchybia powadze sejmiku. Panie radny, przywołuje pana po raz drugi do porządku. Był wniosek. Po dwukrotnym bezskutecznym przywołaniu radnego do porządku przewodniczący ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu tego radnego z posiedzenia sejmiku i wezwać go do opuszczenia sali obrad, co niniejszym czynie. Głos zabierze pan przewodniczący Włodzimierz Kula z wnioskiem formalnym. Wnioskiem formalnym, bardzo proszę. Panie przewodniczący, gdy chodzi o kwestię, w jakim czy w czyim imieniu zabiera głos, a przynajmniej próbuje zabrać głos w tej chwili pan radny Michał Król, który jest mecenasem i wzywa nas w tej chwili do przestrzegania prawa i demokracji przy okazji. Jeżeli komisja była w składzie czteroosobowym, statutowo regulaminowa, komisja została prowadzona przez wiceprzewodniczącą Joannę Skrzydlewską, która po wyczerpaniu porządku obrad, ale zamknęła posiedzenie komisji. W związku z tym, w kwestii formalnej, jakim prawem w ogóle uzurpował pan sobie prawo do tego, żeby prowadzić obrady po zamknięciu posiedzeniu komisji i opuszczeniu sali. Panie przewodniczący, ja panu udzieliłem głosu w kwestii formalnej. Proszę to jest o precyzowanie wniosku formalnego. W tej chwili kwestia formalna jest jedna, że przede wszystkim radny Michał Król nie przestrzega zapisów regulaminu Sejmiku Województwa Łódzkiego. Po drugie, zabiera głos w sposób niezgodny z prawem. Wniosek formalny. Wniosek formalny. Czy pan wniosku. Proszę państwa, zgodnie z procedurą przyjętą porządkiem głos ma zabrać marszałek województwa, tak jak ustaliliśmy. Chciałbym, jeżeli panowie zabieracie głos i mówicie, że w kwestii formalnej wniosku formalnego, żeby to była wypowiedź zakończona, sprecyzowana wnioskiem formalnym. Proszę bardzo, pan Piotr Bors. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja przyznam szczerze, że od 15 minut z niesmakiem biorę udział w żenującym spektaklu. Spektaklu przerzucania się informacjami, kto prowadził komisję, kto nie prowadził, a dzisiaj sejmik miał się zająć poważną sprawą. Poważną sprawą tego, co dzieje się z polską demokracją i poważną sprawą tego, jakie jest zdanie sejmiku w tej sprawie. Natomiast jeśli dalej, panie przewodniczący, obrady będą wyglądać w ten sposób, to jedyny przekaz, jaki będzie z tej dzisiejszej sesji, to nie będzie taki, że sejmik województwa łódzkiego staje w obronie demokratycznego państwa prawa i demokratycznych instytucji, ale będzie po prostu obrazem cyrku. I ja myślę, że państwu radnym i mojemu znakomitemu koledze, mecenasowi Królowi, dokładnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby... Nie chodzi, panie przewodniczący, o sformalizowanie wniosku formalnego. I już wniosek formalny. W związku z tym, panie przewodniczący, zgłaszam wniosek formalny, żeby zakończyć tą dyskusję i przejść do głosowania nad stanowiskiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Poddaję pod głosowanie tej samej treści co pana przewodniczącego.
Dobrze. Podaję pod głosowanie. Kto z pani panów radnych jest za zamknięciem, ale nie dyskusji nad stanowiskiem, tylko dyskusji nad komisjami. Wniosek. Nad głosowaniem stanowiska, tak? Rozumiem, że przejść bez dyskusji na głosowanie stanowiska. Wniosek, dobrze. Kto z pani panów radnych jest... Ja tylko pod wniosek, bo to jest zamykanie no, dobrze, to dobrze. Jest... Proszę bardzo, kto z pani panów radnych jest za podjęciem wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji? Dyskusja i tak trwała. Na dyskusji... Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Pan radny nie głosuje. Ja zagłosowałem przeciw. Nie, ale pan radny jest wykluczony z obrad sesji. Tak. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że wniosek formalny został podjęty przy 17 głosach za, 10 głosach przeciwnych. Przechodzimy do głosowania nad projektem stanowiska, które panie i panowie radni otrzymali. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem stanowiska wraz z uzasadnieniem w tym brzmieniu, które panie i panowie radni otrzymali. Proszę bardzo, kto jest za? Dziękuję bardzo, kto jest przeciwny? Dziękuję, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, stwierdzam, że stanowisko w dniu dzisiejszym zostało podjęte jednogłośnie przy 17 głosach za. Dziękuję bardzo, przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 13. Interpelacje i zapytania. Panie i panowie radni mogli takie złożyć do Kancelarii Sejmiku, jak i również teraz jest ta możliwość do prezydium. Interpelacje i zapytania. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan radny Król, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, punkt 14, wolne wnioski. Nie. Ja się zgłaszałem zarówno w interpelacjach, jak i w zapytaniach. Szanowni państwo, pani Iwona Koperska, proszę bardzo. W zapytaniach czy wolnych wnioskach? Bo jesteśmy w punkcie wolne wnioski, proszę. Tak. W wolnych wnioskach, panie przewodniczący, szanowni państwo, dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Koalicja rządząca zlekceważyła głos własnej opozycji. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Punkt 15, komunikaty. Szanowni państwo, dzisiaj o godzinie 14 w Filharmonii Łódzkiej odbędzie się sesja uroczysta z okazji Dnia Samorządowca i ponieważ jest to sesja numerowana i formalna, w związku z tym obecność nas wszystkich jest obowiązkowa. W związku z tym zapraszam na kolejną sesję o godzinie 14. Dziękuję bardzo. Trzecią sesję Sejmiku Województwa Łódzkiego ogłaszam za zakończoną.